pomagamy i chronimy. Takie motto przyjęła w zeszłym roku policja, która właśnie miała swoje doroczne święto. Powiatowe Święto Policji było połączone z 98. rocznicą powstania tej służby mundurowej. Dziękujemy tym wszystkim funkcjonariuszom za to poczucie bezpieczeństwa, które oni tworzą na terenie powiatu. W imieniu wszystkich samorządowców podziękowałem za tą codzienną pracę. Dziękowałem również za dobrą współpracę pomiędzy policją a samorządami, bo jest to bardzo ważne i są naoczne jak gdyby przykłady tej dobrej współpracy. Współpraca pomiędzy służbami samorządowymi i mundurowymi jest niezbędna dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania obydwu podmiotów. Jednostki samorządowe finansowo partycypują w kosztach utrzymania policji, zaś funkcjonariusze poza swoimi codziennymi obowiązkami regularnie angażują się w zabezpieczanie lokalnych działań, które w naszym regionie są coraz liczniejsze i zarazem coraz większe. Tak zwane imprezy masowe, mamy ich bardzo dużo w wymiarze i sportowym, i historycznym, że wspomnę tylko Grunwald, inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, czy sprawa piłki siatkowej, plażowej, kiedyś w Starych Jabłonkach, obecnie w Olsztynie, ale również Mrągowo, piknik country, szereg festiwali. Takich uroczystości, które naprawdę promują region Warmii i Mazur, i wszędzie potrzebna jest policja, wszędzie musi tutaj naprawdę spełnić takie zabezpieczenie logistyczne w ruchu drogowym, ale też czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Gośćmi uroczystego apelu byli przedstawiciele samorządów, rządu, a także współpracujących z policją innych służb mundurowych. W ramach uznania wzorowej i długoletniej służby wyznaczeni funkcjonariusze zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczeni medalami. Ostrudzkim policjantom ordery oraz nominacje wręczali komendant powiatowy nadkomisarz Marcin Danowski wraz z gościem honorowym, komendantem wojewódzkim, inspektorem Tomaszem Klimkiem, który w trakcie swojej wcześniejszej służby sprawował stanowisko komendanta ostrudzkiej jednostki. Są to odznaczenia dotyczące długotrwałej służby w policji. Wiadomym jest, że jeżeli ktoś długo pracuje w policji, to może liczyć na wyższą odznakę. Tak? Tu akurat została nadana srebrna i brązowa odznaka. Są to policjanci z wieloletnim doświadczeniem. Awanse oraz medale to nie jedyne nagrody, na jakie może liczyć polska policja. Ostatnimi czasy rząd rozpoczął bowiem restrukturyzowanie służby, co ma poprawić policyjne wyposażenie i uposażenie. Program restrukturyzacji policji, dozbrojenie, a również docenienie ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy. Dlatego są już wprowadzone podwyżki, są przewidziane następne podwyżki, bo policjant wracając do domu musi mieć możliwość odpoczynku po tej swojej ciężkiej służbie. Uroczystość została wzbogacona o pokaz sprawności ostrudzkich funkcjonariuszy, zarówno tej strzelecko-taktycznej, jak i środków przymusu bezpośredniego. Z okazji ich święta życzymy naszym policjantom sukcesów w prowadzonej pracy, żelaznych charakterów, aby ciężka służba nie była w stanie odcisnąć na nich swego piętna, a przede wszystkim tego, aby mieli tyle powrotów do domu, ile wyjść na służbę.